Siema. Dzisiaj następny film z hodowli. Pokażę Wam, jakie nowe zwierzaki zawitały do mnie na hodowlę. I przy okazji tego odcinka pokażę Wam, jak prawidłowo wyciągać zwierzaki. Pokażę to na kilku osobnikach, które są nerwowe, przejawiają jakąś tam nawet agresję. Więc lecimy. Lampropeltis nigrita to jest gatunek, który uchodzi za nerwowy. Niektórzy nazywają je wręcz wężami debilami, które atakują, potrafią gryźć samych siebie, zjadać jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. Ja u siebie na hodowli swoich węży nie wyciągam naprawdę często. Jak robię to, to sprzątając i najczęściej przy użyciu haka. Ale da się je wyciągnąć. Słuchajcie, tylko my musimy nauczyć się swoich węży. Naprawdę każdy osobnik, nawet w tym samym gatunku, jest inny. I zdobywając to doświadczenie właśnie, i to jest takie istotne doświadczenie, nie tylko wiedza teoretyczna, no ale też trzeba ją mieć, możemy nauczyć się czytać te węże, tak? Czyli wiemy, kiedy on jest spokojny, kiedy nie jest spokojny i tak dalej. No, ja teraz przełączę kamerę i pokażę Wam na tej nigricie, o co chodzi. Patrzcie, siedzi sobie tutaj już przygotowane do zimowania Lampropeltis nigrita. To jest samica dorosła. Ona jest świeżo po wylince. Przez to, że liniała nie jadła 3 tygodnie, czyli jest bardzo głodna, tak? Gdybym ja do niej wsadził od razu łapę, gwarantuję Wam, że zostałbym ugryziony. Natomiast ja wezmę ją powoli, dotknę tym hakiem, patrzcie, żeby ona już wie, że tutaj nie szykuje się jedzenie, tak? Widzicie? I ona wie, że już nie będzie miała do czynienia z jedzeniem. I w tym momencie ja spróbuję dotknąć i zobaczę jej reakcję. I jednak się troszeczkę zdenerwowała, tak? Więc jeszcze raz jej pokażemy. Ty, mała, to nie jest jedzenie. No weź przestań. Ja jej zostawię ten hak tak na głowie, żeby ona czuła taki opór, że to jednak nie żarcie, widzicie? I wtedy ją biorę w pół. O, i znowu się zrobiła nerwowa, więc ja znowu ją tym hakiem robię takie delikatne, gwałtowne ruchy posunięcia. I ją biorę. I trzymam ją na łapie. I zmienię teraz kamerę. No i mam tą nigrytę na łapie, tak? Niby taki straszny diabeł. Słuchajcie, gdybym ja tam wsadził od razu rękę, ona by nie wiedziała, czy to jest żarcie, czy to nie jest żarcie i tak dalej. Ona zachowywałaby się agresywnie. Ona dalej czuje, że jest spięta, tak? Ja to też, trzymając węże na ręku, czuję po ich ciele, tak? Jeżeli wąż ma jakąś część ciała spiętą, to on tak naprawdę nie wie, jest jeszcze niepewny, tak? Jeżeli wykonuje takie gwałtowne posunięcia, takie dziwne ruchy, to ona dalej nie wie, co się dzieje. I ona jeszcze wykonuje głową takie delikatne ruchy. Ważne przy trzymaniu takiego zwierzaka jest to, ona może w każdej chwili mnie ugryźć, tak? Bo to są węże dosyć nieobliczalne. Wąż jest podparty w dwóch punktach. O, ciała. Ona automatycznie się luzuje. Pokażę Wam jeszcze wyciąganie węża na przykładzie moich węży amurskich, które naprawdę są nerwowe i skore, żeby mnie tylko zjeść. Podchodzimy do węża amurskich, otwieram pierwszego lepszego z brzegu. I tu sobie siedzi. I one są naprawdę u mnie nerwowe. I postępuje dosłownie identycznie, tak? O, patrzcie, ona już jest przygotowana do ataku. Ona myśli, że będzie jedzenie. Ja jej muszę pokazać, że to nie jest jedzenie, tak? Ona tu się wycofuje ciałem, ale już na głowie wie, że nie jest jedzenie. I w tym momencie ja zostawiam na niej ten hak, żeby ona... O, popatrzcie. Patrzcie, jak tu pięknie widać, że mamy do czynienia z nerwowym wężem. Zobaczcie, jak ona począsa ciałem. Ona jest gotowa teraz, żeby mnie zaatakować. Począsa ciałem, tak? A naprawdę potrafi być szybka. I w tym momencie biorę ją do góry.
No i mamy ją na łapie. To jest wąż praktycznie nigdy nie wyciągany. I ona w tym momencie już... Oczywiście jest dalej ciekawska. No, ten ich złowieszczy wygląd, uwielbiam te węże, tak? Teraz pokażę wam identycznie, jak robię to na przykładzie regiusów. Nie wiem, no otworzę pierwszego lepszego regiusa, nie? Czyli otwieram węża i widzimy sobie, leży tutaj wąż, tak? I ja w tym momencie muszę pokazać temu wężowi, że nie jest to żarcie, tak? Już w przypadku regiusów nie wygłupiam się. Nie robię tego jakoś specjalnie hakiem. Tylko, o, patrzcie, ona w tym momencie nie wie, czy jest jedzenie, czy nie. W momencie, kiedy ja ją dotknę, ona już wie, że to nie jest żarcie. Patrzcie, i wziąłem ją na łapę. Jak poznać po wężu, że on jest już wyluzowany, czy jeszcze nie, tak? Jeżeli wąż jest sztywny, o, na pewnej części ciała, ma głowę w literę S, no to znaczy, że jest nerwowy, jeszcze nie wie, o co chodzi. Jeżeli na łapie czujecie, że wąż nagle się wyluzował, zrobił się miękki, już gdzieś tam sobie próbuje wędrować, to w tym momencie wiemy, że mamy już spokojnego węża. Czyli musimy, że tak powiem, ocenić psychikę swojego węża na dany moment, tak? Bo są osobniki, które potrafią być w pewnym w jednym momencie nerwowe, w innym spokojne, tak? Więc to jest taki klucz. Teraz czas na parę nowości, które zakupiłem sobie w ostatnim czasie do hodowli i nie będą to regiusy, już tych regiusów jest sporo. Najpierw wam pokażę Morelię z Pilote Karamel Zebrę. Przepiękna samiczka trafiła do hodowli w niedawnym czasie. Już wam ją pokazuję. Jest przecudowna, ale jest totalna wariatka, więc nie będę jej brał na łapę. Oto i ta piękność, przepiękna samiczka, już taka chyba z dwuletnia prawie będzie. Karamel Zebra. No piękność totalna. Do hodowli zawitały też totalne małe wariaty. Samiec i dwie samiczki Nerodia fasciata 100% het melanistyczne. Czyli 25% młodych z tego łączenia powinno być całych czarnych. Przepiękne węże, troszeczkę zapomniane. To są totalne maluszki i totalne wariaty. Oczywiście da się też z nimi pracować, no ale ja nie po to trzymam węży, żeby je wyciągać na łapę. Z nowych węży zawitały na hodowlę też dwa samce i trzy samice Lampropeltis polizona Campbelli Apricot. Są przecudowne. Dlaczego takie trzymam razem i na ręcznikach wilgotnych papierowych? Dlatego, że one dwa dni temu wyszły z jajek. Ja po prostu mam taki układ ze znajomymi, że staram się kupować węże takie świeżo wyklute z jajek na własną odpowiedzialność. Już mówiłem o tym w odcinku o niedowirusie. Po prostu najzwyczajniej w świecie chcę uniknąć wszelkiego rodzaju chorób. Ja już sobie te węże rozkarmię bez najmniejszego problemu. I dam sobie z nimi radę. Po prostu są od praktycznie pierwszego dnia życia. U mnie one są jeszcze przed pierwszą wylinką. Tutaj jest jeszcze jeden, więc go przestawię, żebyście widzieli całą ekipę. Petarda. Ogólnie rozbudowuję swoją hodowlę. Głównie polizony, przeróżne. Oczywiście będę starał się wyszukiwać i wprowadzać do hodowli raczej jakieś takie fajniejsze wariacje, mutacje barwne.
niepodstawowe. Może je trochę ruszymy. O, one są oczywiście szybkie, nerwowe. Jak to małe labrapentysy. Do pierwszej wylinki siedzą sobie w takim pudełeczku. Patrzcie tutaj rewelacyjnie z prawie zredukowanym czerwonym kolorem. Tutaj też kozacki maluszek. To tyle na dzisiaj. Takie vlogowe odcinki, ta cała seria vlogi też będzie powstawała, żeby pokazać Wam po prostu, co się dzieje na bieżąco na hodowli. A! Jeszcze jedna rzecz. 30 czerwca we Wrocławiu jest giełda terrarystyczna, na której się wystawiamy. Będę miał stolik z hodowlą, ze zwierzakami z hodowli, ale będzie też stolik sklepu Waran. Zrobię Wam w tygodniu taki fajny odcinek, czego będzie można się spodziewać od nas na tej giełdzie. Dzięki, pozdro i do zobaczenia.